Cześć, z tej strony Alex Vetmasters, a dzisiaj pogadamy sobie o kleszczach. Jako, że mamy wiosnę i zbliża się lato, coraz częściej mówimy o tych małych pajęczakach. Ale właściwie po co się nimi przejmować i dlaczego są gorsze od komuny? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, muszę obalić mit o tym, że kleszcze czekają na swoje ofiary na drzewach. Przecież to tak, jakbyśmy mieli wyczuć kawałek pizzy z kilometra. Chociaż niektórzy i tak potrafią. Korony drzew są po prostu zbyt wysoko, żeby kleszcz mógł wyczuć potencjalne pożywienie. Dlatego najczęściej nie wchodzą na wysokość powyżej 70 cm. Nie są też skoczkami niczym Adam Mały, żeby doskakiwać do swojej ofiary z dużej odległości. Zamiast tego przechodzą sobie na nas i nasze zwierzaki, kiedy się do nich zbliżymy. Innymi mitami są różne sposoby wyciągania kleszczy ze skóry. Już nieraz słyszałem, żeby posmarować kleszcze jakąś maścią albo masłem, co miałoby sprawić, że kleszcz się udusi i jakimś cudem nie dojdzie do zakażenia żadnym cholerstwem. Przy braku tlenu kleszcz może się zdenerwować, przez co wymiotuje, a pod skórę trafia więcej jego śliny, w której znajdują się bakterie i inne syfy powodujące choroby. Jedynym prawidłowym sposobem jest złapanie go pensetą lub innym narzędziem zaraz przy skórze i wyciągnięcie go prostopadle do skóry. Nie należy go też wykręcać, ponieważ możemy urwać mu głowę, przez co ślina i tak trafi pod skórę. Aha, zapomniałem jeszcze wspomnieć o kilku sprawach. Po pierwsze, kleszcze giną dopiero w minus 4 stopniach Celsjusza, więc można je spotkać też w zimie, jeśli jest wystarczająco ciepło. Po drugie, ugryzienie kleszcza jest łatwo przeoczyć, ponieważ w ślinie kleszcza znajdują się substancje znieczulające, które sprawiają, że wkłucie w skórę jest niewyczuwalne. Pewnie zapytacie jeszcze, jak kleszcze wyczuwają obecność ofiary? Na pierwszej parze odnóży posiadają tak zwany narząd Hallera, który jest wrażliwy na stężenie dwutlenku węgla i zmianę temperatury. Te właśnie zmiany środowiska dają kleszczowi sygnał, że zbliża się ofiara i może ją wyczuć nawet z odległości 30 metrów. Ale wracając do tematu i odpowiadając na poprzednie pytanie, kleszcze przynoszą wiele chorób, a niektóre z nich omówię w tym filmie. Babeszioza jest chorobą pasożytniczą, z którą najczęściej spotykamy się u psów. Wywołują ją pierwotniaki z rodzaju babesia, które podczas ugryzienia kleszcza dostają się pod skórę i potem do krwi. Potem te małe skurczybyki dostają się do erytrocytów, których intensywnie się namnażają. Gdy będzie już ich wystarczająco dużo w komórce, czerwona krwinka pęka, a do krwi trafiają nowe pierwotniaki. Łatwymi do zaobserwowania objawami obecności pasażera na gapę u naszego zwierzaka jest apatyczność, brak apetytu, biegunka, wymioty i niewydolność oddechowa. Oczywiście złapanie tego świństwa nie powinno nas skłaniać od razu do szukania sobie nowego psa, bo z tamtego już i tak nic nie będzie. U psów w lekkiej fazie choroby stosuje się dwupropionian i midokarbu, a u zwierzaków z większą niedokrwistością wykonuje się transfuzję. Borelioza jest najbardziej znaną i najczęściej rozpoznawaną chorobą odkleszczową u ludzi i jest powodowana przez bakterie z rodzaju Borelia. Po ugryzieniu trafiają one pod skórę, gdzie tworzą tak zwany rumień wędrujący, który może wyglądać nieco jak siniak powstały podczas delikatnej próby położenia pijanego ojca spać. Ale w odróżnieniu od niego nie powstaje w miejscu przyłożenia pięści, ale w miejscu ugryzienia kleszcza. Pojawia się od 1 do 2 dni po kontakcie i jeszcze zwiększa swoje rozmiary. Reszta wczesnych objawów raczej pokrywa się z tymi po uśpieniu golema. Pojawiają się bóle mięśni, stawów, zmęczenie i gorsze samopoczucie. Po kilku tygodniach sytuacja trochę się pogarsza i pojawia się faza ostra choroby. Pojawia się zapalenie korzeni nerwowych i porażenie nerwu twarzowego, przez co pacjent zaczyna wyrażać swoje emocje poprzez mimikę, której nie powstydziłaby się Edyta Górniak po wszystkich operacjach plastycznych. Do leczenia wykorzystujemy antybiotyki, takie jak tetracyklina, doksycyklina i niektóre cefalosporyny, nie krócej niż 30 dni. Przy nawrotach zapalenia stawów stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeśli ten film byłby rankingiem najgorszych rzeczy, które zawdzięczamy kleszczom, to kleszczowe zapalenie mózgu powinno zająć pierwsze miejsce. Jest wywoływany przez wirusy RNA z rodziny Flaviviridae, które dostają się do naszego ciała podczas ugryzienia kleszcza. Mogą się jednak też znajdować w niepasteryzowanym mleku, przez co mogą dostać się do środka też drogą pokarmową. W swojej pierwszej fazie choroba może nie zwrócić naszej uwagi na poważny problem, ponieważ objawy sugerują odrobinkę mocniejszą imprezę poprzedniego dnia. Pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy i gorączka. Później objawy zanikają, żeby uśpić naszą czujność, ale choroba postępuje dalej i po kilku dniach dobrego samopoczucia karuzela rozkręca się jeszcze bardziej. Wyróżniamy 3 różne typy drugiej fazy kleszczowego zapalenia mózgu, ale najbardziej niebezpieczną jest odmiana oponowo-mózgowo-rdzeniowa. Występuje w niej uszkodzenie rdzenia kręgowego, co może powodować lekki paraliż kończyn. Zmiany mogą też objąć rdzeń przedłużony i uszkodzić ośrodek oddechowy, przez co konieczne będzie wprowadzenie oddychania zastępczego. No dobra, ale właściwie dlaczego akurat ta odmiana jest najgorsza ze wszystkich? Ponieważ śmierć następuje już po kilku dniach, więc dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie potrafią w tym czasie zawalić studia.
skuteczna terapia niestety nie istnieje, więc stosuje się wyłącznie leczenie objawowe. Ale żeby nie było, że was straszymy, istnieją oczywiście odpowiednie metody zapobiegania ugryzieniom kleszczy. Zawsze po spacerze powinniśmy dokładnie obejrzeć nasze ciało i w miarę możliwości nosić długie ubrania, żeby zmniejszyć powierzchnię, na której możemy złapać kleszcza. Nasze zwierzaki także trzeba porządnie obejrzeć i najlepiej wyposażyć je w obroże przeciwkleszczowe, krople na skórę bądź tabletki, ale o dokładne wskazania musicie zapytać swojego lekarza weterynarii. Lepiej nie szukajcie tych informacji w internecie, bo ludzie piszą straszne pierdoły. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Wyślij ten film komuś, kto boi się kleszczy, żeby przestraszyć go jeszcze bardziej. Zostawcie lajka, suba i dzwoneczek, żeby nigdy nie przegapić naszego nowego filmu. Oprócz tego zapraszamy na naszego fanpage'a i Insta. Wszystkie linki macie w opisie i do zobaczenia następnym razem.